Cześć, siemanko. Dzisiaj wreszcie przyszło kółko do lawety, bo nie wiem, czy mówiłem, ale ostatnie tu mam. Ono już poprostowane, ale nie działa. Zdecydowałem się, że wezmę, kupię nowe. Druga sprawa jest też taka, że kurde, kurwiają mnie te kółka. Bo ono było tutaj na tym. I to trzeba było rozkręcać, skręcać i dopiero kręcić, a w poprzedniej lawecie miałem właśnie takie i to było dużo lepsze. No i przede wszystkim co, no kurwiło mnie, bo ono się tak właśnie rozkręciło w czasie jazdy. Wpadło pod lawetę, także ja później nawet tego nie mogłem wyjąć. Musiałem to tam rozcinać, znaczy rozcinać, no w sumie coś rozcinałem, nawet tam do kolegi zjechałem na warsztat. Tym kołem takim opuszczonym, rozjebanym, bo to się nie szło. Nie szło tego dojechać, żeby to podnieść, żeby tam dojechać, więc już tam położyłem na talagę. Prostowałem to, to ono już raz było prostowane, co prawda, bo już raz tak zrobiło, ale drugim razem już tego nie szło, bo ono teoretycznie jest prostowane, ale w środku ta rura jest pokrzywiona, ciężko to chodzi tutaj ten, więc stwierdziłem, że to nie ma co się kijer dolić i kupiłem. Śmiesznie tylko wyglądam, bo dopiero jestem po dentyście, wyrywałem zęba i trochę mi puchlizna, no co prawda schodzi, bo miałem wcześniej zacząć nagrywać, ale nie dało rady gadać, więc ale już się da, także pokażę wam co jest. No więc tak, tu mamy to stare, nie wiem co tam z numery na nich są, 200 na 50. To nie pamiętam, ale chyba jest takie samo. Też mniejsza większość. Ja to połapałem tak na sztukę, ale się zastanawiałem, jak to będzie w ogóle działać. Dałem to trochę wyżej, bo finalnie miałem to założone na tych niższych śrubach, ale wydaje mi się, że ono będzie za nisko, bo było mniej więcej, no wystawało gdzieś o tak te parę centymetrów niżej, więc się tak trochę obawiałem, że w czasie jazdy, chociaż w sumie zobaczę, jak to się będzie podpinało, jak będzie wysoko wychodziło, bo w sumie to nie ma znaczenia, bo przecież laweta będzie dużo wyżej. No, może i zostawię tak, jak było wcześniej. No nic, zaraz zobaczymy, jak to będzie działać. Z tego co wiem, to się ciąga dosyć na 26 cm. Ta nie weszła. A czemu? O, finalnie musiałem to podnieść ręcznie. Ale no właśnie o to chodzi, że nie wiem, jak to będzie. Może trzeba wyżej i za duże koło wziąć. Spora wysokość. Przymiarkowo to już się odepnie od iwaka na pewno, więc nie wiem, jak to zrobić, czy nie trzeba będzie jeszcze wyżej koła na standardzie, ale zaraz się iwakiem podjedzie, zobaczymy. No i teraz tak, w teorii byłoby ok. Nie wiem, czy to się będzie chciało opuszczać. Znaczy, opuścić się opuścić, bo to jest właśnie jak zechce podnieść. Znaczy, nie, w sumie będzie tak. Z opuszczenia, jeżeli ja to będę odczepiał, no to koło się z automatu będzie w dół. A, może będzie dobrze. Dobra, spróbuję zaraz pokręcę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale teraz to elegancko, ciach i siada. O, pod skosem stoi, to chyba nie wskoczy. Czy całkowicie chyba nie wskoczy?
miejsce. Wracamy przez koło. Dyszel idzie, to żeby tak nie zrobił, ona to i tak zaczepić, jak to miał zaczepić, to zaczepić. A tam w tym kole też tak było. Człowiek ono się chyba chowało bardziej tu. Ale nic. No, czyli zapięło się. I tak sobie myślę, że chyba będzie dobrze. Skręcę to na razie na śruby, bo tak ogólnie to co pomyślałem, że wezmę to naklejkę śruby. Tylko że nie mam wszystkich takich sam śrub, będę musiał poszukać, ale przecież zaraz coś tam znajdę. Skręcę to na klej i zobaczę, co się będzie działo w czasie jazdy. W czasie użytkowania, no bo co innego zrobię. Nie mam wyjścia. Ale wydaje mi się, że będzie ok, bo niżej nie ma co, nie ma sensu wkładać, a ten. A nie wiem, czy da się jeszcze wyżej, ale zobaczymy. Bo tak patrzyłem, że ono dosyć dużo się podnosi. Gorzej będzie, bo czasami jest z koparką, że zrzucam, odczepiam koparkę, zostawiam koparkę na lawecie. Wiem, że tak się nie powinno robić, ale czasami na jakiś tam krótki czas, żeby jej nie wrzucać, to tak robię. Dobra, zmienimy temacik i zaraz odpinane. Lecimy sobie. Czyli co? Wszystko widać. Działa tak jak chciałem, teraz tylko to złapać klejem. No i no, skręcić to na klej. To śruby muszę dać takie, powinny być. Przynajmniej te czarne, bo to mam 10,8 bodajże, twardość. Tak mi się wydaje. Dam te śruby, dorzucę klej i co? No i dobra, i koniec. Także półko jest, zdał egzamin, jestem mega zadowolony. Ciekawe będzie jeszcze, jak się będzie tam podnosić, jak będzie koparta na niej, to ono się otworzy, ale no nic, do zobaczenia następnym odcinku.